Dopłaty do wkładu własnego w ramach programu MdM skutecznie rekompensowały wymóg wkładu własnego, który od 2014 roku obowiązuje dla wielu osób, które tego wkładu własnego nie miały. Właśnie dopłata w ramach programu Mieszkanie dla Młodych pozwoliła na zastąpienie właśnie tego wymaganego wkładu własnego. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje od banków, aby wymagały 20% wkładu własnego od kredytobiorców, jednak Komisja Nadzoru Finansowego dopuszcza możliwość ubezpieczenia części tego brakującego wkładu własnego. W praktyce, z punktu widzenia klientów, możemy uzyskać dzisiaj kredyt z 10% wkładem własnym, a drugie 10%, te brakujące 10% wkładu własnego, możemy ubezpieczyć i wtedy przez kilkanaście miesięcy płacimy wyższą ratę do czasu, dopóki nie uzyskamy wymaganego 20% wkładu własnego. Inną metodą jest zabezpieczenie się na dwóch nieruchomościach. Jeżeli mamy inne mieszkanie, dom, działkę budowlaną, nieruchomość, która nie jest obciążona hipoteką, to możemy dać ją dodatkowo pod zastaw, pod zabezpieczenie i wówczas ta dodatkowa, druga nieruchomość jest również traktowana przez niektóre banki jako wkład własny.